Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i widzimy się w Sekiro. Więc do ostatniego odcinka minął jeden dzień. Tym razem dosłownie po prostu miałem plan na inną grę dzisiaj, żeby nie było codziennie Sekiro i w ogóle. Równo 24 godziny temu, a tak 23,5 godziny temu opublikowałem poprzedni odcinek z Sekiro. Nie dostałem odpowiedzi za bardzo, co chcecie widzieć. Ja rozumiem, może nie powinienem tego robić, tylko sam decydować, więc tak też zrobiłem. Z tego też powodu idziemy dzisiaj w dolinę. O ile znajdę przejście, no... Nie mogłem ostatnio tej gałęzi nie zauważyć. Ktoś może wytłumaczyć, jakiej ostatnio nie zauważyłem. A właśnie, jeśli mikrofon będzie ciszej czy coś, to wszystko jest tylko z powodu wiatraka. Od razu informuję, bo jest taki gorąc, że bez wiatraka bym nie przeżył. Czy to jest to miejsce, o którym myślę? Chyba tak. Tak, to dokładnie to miejsce, o którym myślę. Tak więc nie będę tutaj dużo peplał. Po prostu... No... Po prostu śmierć! Nie, tak serio, to... Jestem nierozgrzany, dopiero co niedawno... Mam powiedzieć, że się ogarnęłem. Tak więc... Będę mocno lamił. Nie mam już tym razem przychylności losu. Naprawdę, wybaczcie za mój stan, ale jestem nieogarnięty w ogóle. Mniejsza z tym jednak... Odcinek być musi. Akurat dzisiaj mam taki mniejszy dzień, to na spokojnie mogę sobie zrobić nawet dłuższy, jeśli będę miał wenę, czy tam jakieś czynności będą mnie zachęcały do tego. Dobra. Więc wracamy tutaj. Prawdopodobnie znowu idę, jak się okaże, w prawidłową stronę, a tam były tylko znajdźki do pozbierania i... Tym samym, jako że idę tutaj, to tych znajdziek już w ogóle nie znajdę nigdy. Poznając mnie jest bardzo możliwe. Chociaż, żeby nie było, nie powiem gwarantowane, bo bywa różnie. Przynajmniej dokonałem zemsty. Dobra, więc... Stąd chyba dalej nie ma żadnej trasy. A nie, no oczywiście, że jest. Wiecie co, chyba nawet polazłem w odpowiednie miejsce, patrząc na to, gdzie jestem. Tak. Polazłem tutaj, gdzie chciałem. To jest takie trochę niespotykane w moim wykonaniu, patrząc na to, że zawsze idę, jak się potem okazuje, w nieprawidłową stronę. No ale dobra, jako że tym razem miałem o tyle, można to nazwać chyba fartem, że trafiłem w dobre miejsce, to nie będę przynajmniej narzekał, że coś pominąłem w ogóle. Więc na gałąź. Z gałązi tutaj. Po kolejne przedmioty, których nigdy nie użyję. I lecimy na Szczecin. Dobra. Jaszczurka. Ich zatrucie potrafi być naprawdę wkurzające. A wiem, co mówię, miałem z nimi styczność dosyć porządną. Niejednokrotnie ta trucizna mnie dobijała, kiedy już wskrzeszenie mi się skończyło. I zaraz właśnie jest chyba ten moment, o którym ostatnio wspominałem, że jest taki wkurzający. To dosłownie, nie jest trudny, tylko wkurzający. Tak, to tutaj. Jeszcze jak nazwę mi tutaj stanie i będzie sterczał. Aj. Nie jest łatwo, powiem wam szczerze. Jeden taki strzał i po mnie. Ale... Może uda mi się w końcu parasolkę wykorzystać tak, jak można ją wykorzystywać. Czyli... Nie, ja dzisiaj nie. Dzisiaj nie jest mój dzień. I to zdecydowanie nie mój dzień.
Pewnie tu jeszcze skin jak na złość przy posążku. To idealnie dopiero klamrę kompozycyjną całości nieogarnięcia i nam. Tak więc może do bezpieczeństwa będę używał tylko tej techniki. Ta jest na tyle szybka, że... No może nawet go uciec dzięki niej. Dziękuję ci, Grom. Przynajmniej raz pozwoliłeś zachować mi mój pozór honoru i skilla. O, nypyc. The gun fort. It was even more formidable than we'd heard. We were reckless to go in unprepared. It takes me back. I can hear the Senpo temple bell. Zmarł se. Dość te wszystkie postacie niezależne mają dosyć sporą tendencję do umierania po rozmowach z naszym bohaterem. Nie mnie to oceniać, może nie wiem, mam jakieś zabójcze spojrzenie, czy nasza obecność przyspiesza zgon. Nie mnie oceniać, żeby nie było. Lecimy po prostu dalej. To miejsce, które teraz właśnie nadciąga, będzie wymagał mojego skupienia pełnego, więc wybaczcie, nie będę się za bardzo odzywał. No i oto jeden z mniejszych minibossów. Tak. Gdybym miał pewną rzecz odblokowaną, którą miałem jak pierwszy raz tu przyłaziłem, może bym powiedział jeszcze, że da radę łatwo go pokonać, ale tutaj na obecny moment to będę ginął prawdopodobnie z milion razy. Dobra, złom magnetyczny. Gdyby teraz udało się uciec. No cóż, mój nieogar wzrasta. Ale ja nigdy nie mówiłem, że jakoś porządnie potrafię. Dobra, więc nie będę może marudził, próbujemy jeszcze raz. O, on dalej żyje. Taka magia, żyje, ale nie żyje. Normalnie efekt Schrödingera. Jeśli się nie mylę. Żeby nie było, mogę się mylić. Nie znam się na tym wszystkim. Dobra. Więc na start jeszcze nie to, gdzie to jest. Najlepszą bronią jest atak, jak to mawia klasyka. Dlatego też umrę. Nie, no tak szczerze, niestety nie wykorzystałem okazji. Chociaż może pozwoli mi to zajść tylko po prostu. Leców. A nie, zapomniałem. Minibossy zawsze, podkreślam, zawsze po prostu słyszą wszystko, co robię. No i na tym się kończy. Prawdopodobnie znowu się zacięłem, ale tutaj nie ukrywam, po prostu nie umiem walczyć z tymi minibossami. Tak więc... Tak, dalej żyję. Mam 4 punkty. Mogę coś dzięki temu zdobyć? Takiego przydatnego, czy nie? Na pewno jest już w kategorii proteza. Jeszcze potrzebuję 7 punktów. I po zdobyciu tych 7 punktów wszystko stanie się łatwiejsze. Będę żywym płomieniem po prostu strawić wrogów. Ciekawka mnie złapała. Najgorsze, co może być podczas nagrywania. Mam nadzieję, że chwilę przejdzie. Jeśli nie, to niestety będę musiał prawdopodobnie przez chwilę przysiedzieć bez mikrofonu. Wiecie, dla was to może być problem. Dla mnie niekoniecznie.
tak, nie muszę mi mówić, wiem, że nadużywam. Wiem, że wilk mi teraz nie chciał skoczyć w bok. Jednak ja po prostu szukam jakiegokolwiek sposobu na pokonanie tego kogoś. Bez czegoś, co posiadałem ostatnio podczas starcia. Żeby mi to coś naprawdę ułatwiało. Wszelkiej maści walkę. Ale zresztą możliwe, że przekonacie się już niebawem. W najgorszym wypadku w tym odcinku. No, czy wy to widzicie? Nie, ja normalnie nie wiem. Ja normalnie nie wiem, co ja mam powiedzieć o tym moim dzisiejszym nieogarze. Poza tym, że... zaczynam żałować trochę, że musicie oglądać te moje nieudolne próby. Tak. To wystarczy, naprawdę po prostu dzisiaj nie umiem. Także chyba jednak muszę powrócić do zamku i spróbować swoich sił przeciwko Genichiro Ashinie. Nie jest to też dobre rozwiązanie, patrząc na to, że nie sądzę, iż jestem na siłach. No ale cóż, raz kozie śmierci. Lecimy znowu na Genichiro, tym razem może lepiej przygotowani. W najgorszym wypadku po prostu będę musiał wyciszyć mikrofon i się skupić na starciu. W tym momencie bym wam podgłośnił swoją drogą też dźwięk, żebyście słyszeli w pełni muzykę i wszystko. A wiecie co, można... Jestem skłonny tak zrobić. Tak, ale najpierw jedna próba walki z Genichiro, tak po prostu. Scenka już była, więc... pominie. Face me, Shinobi. No i pies zaczyna hałasować. Także... no. Pozwólcie, że wyciszę mikrofona, podgłośnię wam muzykę i dopóki pies się nie uspokoi, to po prostu będę bez gadania dalej to kontynuował bitwę. Połowa starcia za nami. Ja tylko na chwilę uruchamiam. Moja strategia na drugą część. Granulka plus czerwony cukierek. No, to dalej. Wyciszam się, bo pies znowu zaczyna wyć.
Próba numer jeden się nie udała. Oczywiście ja się nie poddaję, nie mam innej drogi teraz tak szczerze. Bo konfetti brakuje na inne trasy. Tutaj też nie jest najłatwiej, więc dobra. Próba numer 2. Face me, Shinobi. I didn't that. Take.
Wiecie co? Ja dam radę. Ja go pokonam, ale... Będziecie pewnie potem mnie wyzywać od jakiegoś tchórza czy coś. Jestem w stanie to zrobić. Nie zaprzeczam. Najpierw muszę zobaczyć, czy dostanę smoczy mur. Nie. Tak więc... Nie chciałem... Nie wiem, jak to zmieni siłę Genjiro. Ale jestem zmuszony, powiedzmy sobie szczerze, na zdjęcie demona. Może jest to mądre, może to jest głupie, może to jest przejaw siły, słabości. Ale ja nagrywam na YouTube'a tę rozgrywkę. Dla samego siebie bym się męczył jeszcze długo. Ale jako, że chcę wam cokolwiek pokazać, a czas się kończy, to musiałem to zrobić. Także, no... Podejście numer 3. Face me, Shinobi. I don't think I'd see you again. Jest różnica, jak widzicie, to spora. Tak więc, no... Ja kończę z gadaniem i zapraszam na dalszy ciąg bitwy. Udało się! Dokonaliśmy zemsty! Genichiro padł. No. Ale czy aby na pewno? O, to się przekonamy za chwilę. Would you not answer to a different lord? Heresy. Heresy, you say. Więc zaczyna się prawdziwe starcie. Ja się wyłączam po raz kolejny, bo tutaj będę się już skupić jeszcze bardziej. Ale jest to jeszcze lepsza część starcia, także no, do zobaczenia za chwilę. Jeszcze tak na szybko. To właśnie tu będziemy musieli nauczyć się chwytać pioruny. Ja na szczęście to potrafię, więc powinno być ciekawie. No i właśnie, stało się. Nie odbiłem pioruna, śmierć.
I widzicie, przez moje rozkojarzenie zginęłem od pioruna. Także... dzisiejszy odcinek będzie dłuższy, ale obiecuję wam, pokonam Genjiro. Bo bez demona, jak widzicie, jest to dużo łatwiejsze dla mnie. Także idziemy po raz kolejny, miejmy nadzieję, że ostatni. I oczywiście znowu nie będę gadał, bo jednak łatwiej mi się skupić na walce z nim bez gadania. Face me, Shinobi. I don't think that's... Impressive, Shinobi of the Divine Air. Wiecie co? Chciałbym wam pokazać wygraną z nim, ale mamy już pół godziny, a mi o dziwo po prostu odbijanie pioruna nie działa. Jestem w powietrzu, dotykam piorun, klikam przycisk przy lądowaniu, nie, po prostu nie odbija mi błyskawicy. Tak więc... ja spróbuję go pokonać sobie na spokojnie, wrzucę wam to jako bonus, tą po prostu finałową walkę, kiedy udało mi się go pokonać. A póki co mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnych odcinkach z Sekiro. Trzymajcie się. Hej.